Dobry wieczór. Stanisław Krajski. Z panem Miłoszem Darzynkiewiczem rozmawiam, tak? Ta rozmowa jest nagrywana, czy pan się na to zgadza? Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to pan też się zgadza? W poprzedniej rozmowie, w poprzedniej wypowiedzi w zasadzie opisał pan sam turniej w zasadzie i jakoś wspomniał pan o swoim udziale w tym turnieju, znaczy sędziowaniu. I narzucają mi się takie pytania, znaczy pierwsze pytanie dotyczy wymiaru religijnego tego turnieju, czy jakiś taki wymiar jest? Tak, taki wymiar jest w takiej formie, że na początku pierwszego i zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia turnieju jest krótka modlitwa dla wszystkich, to jest wybranych na hali sportowej, która zaczyna ten dzień. Oraz również jest modlitwa na zakończenie, również króciutka, podziękowanie Bogu za kolejny udany turniej, za to, że nikomu się nic nie stało i że za dobrze spędzone dwa dni. Znaczy drugi dzień też się zaczyna modlitwą, tak? Tak, drugi dzień też się zaczyna modlitwą. Całe rozpoczęcie drugiego dnia jest bardzo króciutkie. Tam się pojawia taka myśl przez sport do Boga. Na czym to polega? Tak, ta myśl się tak przewija. Pewnie nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie, a przynajmniej mi, ale powiedziałbym, że ta rywalizacja, chodzi o to, żeby ta rywalizacja tam, sportowa rywalizacja, była jednocześnie bardzo, bardzo szlachetna. To znaczy, żeby wszystko odbywało się uczciwie, żeby zawodnicy zawsze podali sobie rękę na zakończenie. Również sam fakt, no, również te modlitwy, które rozpoczynają i kończą turniej, tak jakby klamrowo to spinają, to również odniesienie całego tego turnieju do Boga, któremu dziękujemy za to, że możemy się na tym turnieju spotkać, a później dziękujemy za to, że ten turniej udało się przeprowadzić. Ale również chodzi o to, że jest to taki czas spędzony dobrze i zdrowo, to znaczy na takiej sportowej aktywności. To jest czas, który się na pewno Bogu podoba, tak? Więc również myślę, że w tym wymiarze, no, a dodatkowo oczywiście dochodzi fakt, że jest tam wielu księży, że te dzieci, no, jakby mają z nimi kontakt, widzą, że to też są ludzie bardzo tacy przyjaźnie nastawieni do sportu, nawet taką ciekawostkę podać, że tam jeden księży, znaczy więcej księży grywa, nawet w tym roku jedna zakonnica grała również. Od drugiego dnia została dołączona kategoria Open, w której każdy mógł wystąpić. I jeden z księży tam drugi raz pod rząd stawał na podium, więc to też może być takie ciekawe dla tych dzieci, że mógł nie znać po prostu księży od tej strony, takiej bardzo, bardzo ludzkiej, zwyczajnej i życiowej. Tak? A czy to z tego by wynikało też, że tutaj jest no, po prostu wychowanie, czy jak to woli, wychowanie moralne? Pan Łodyga, z którym poprzednio rozmawiałem, mówił, że jak patrzy na kapłaństwo księdza Mirosława Mikulskiego, to widzi, że on jakby traktował sport podobnie jak życie religijne, jako coś, co z drugiej strony w tym życiu religijnym pomaga, bo i w sporcie, i w religii, w życiu religijnym są te same, formalnie te same kategorie, czyli praca nad sobą, dyscyplina, zmierzanie do doskonałości, że według pana Łodygi to ksiądz traktuje sport jako właśnie coś, co w
przygotowuje do takich cnót i sprawności, które są potrzebne w życiu religijnym. Co pan na to? Tak, no ja mogę powiedzieć, ja się nie zastanawiałem nigdy głębiej nad tym od takiej strony, ale na pewno coś w tym jest, bo myślę, że właśnie na przykładzie księdza Mikulskiego widać takie, że w jego przypadku, kiedy on ewidentnie jest osobą, która swoje życie tak oddała Bogu i prowadzi tak jak Bożymi drogami, ten sport i ta religia są bardzo blisko siebie. Nurtuje mnie też takie pytanie, skąd się biorą te dzieciaki na te turnieje. Byłem na tym ostatnim turnieju, na jego zakończeniu. Widziałem tam na koszulkach nazwy różnych parafii. Stąd wywnioskowałem, że to są grupy parafialne. Są na czele wielu tych grup stali albo kapłani, albo zakonnice. Czy to są wszystko grupy, które przyjeżdżają z jakichś parafii, będących w kontakcie z księdzem Mikulskim? Czy wszystko, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jednak zdecydowana większość tak. To są grupy parafialne, najczęściej, albo przynajmniej w dużej części z parafialnych klubów sportowych. To znaczy klubów sportowych, które istnieją przy parafiach, będących pod opieką księży albo trenerów, którzy pozostają, współpracują z księżmi. I to jest stamtąd właśnie większość tych grup, na pewno wszystkie te największe grupy przyjeżdżają. Turniej ma taką formułę, że każdy może się do niego zgłosić. Każde dziecko może się zgłosić. To mogą być zupełnie osoby, które przyjeżdżają same, nie ma z tym żadnego problemu. I takich dzieci trochę również przyjeżdża, no to oczywiście wtedy z bliska, to znaczy z Warszawy lub z okolic. Ale myślę, że ciekawe jest to, że zdecydowana większość uczestników właśnie dojeżdża daleka lub dość daleka. Że z samej Warszawy właśnie nie jest tak wielu uczestników, natomiast grupy z jakichś dalej położonych miejscowości często są bardzo liczne i przyjeżdżają bardzo regularnie. To znaczy, takie większe grupy, jeśli już raz były, to raczej od tej pory przyjeżdżają każdego roku. Tu jeszcze może warto zaznaczyć, że ten turniej trwa dwa dni, więc wszyscy ci, którzy przyjeżdżają z daleka i nie mogą wrócić pomiędzy tymi rozgrywkami do domu, no muszą gdzieś nocować i tu ksiądz organizuje również wiele rodzin, te dzieci nocują, są rozdzielane jak już na grupki, parafianie z Radości i okolic przyjeżdżają po te dzieci pod koniec pierwszego dnia, biorą je do siebie i drugiego dnia rano przywożą. Właśnie być może, że tutaj też się realizuje to hasło przez sport do Boga, bo te rodziny, które, znaczy po pierwsze uruchamia się te rodziny, prawda, które no coś robią dla tych dzieci, dla sprawy. To są rodziny katolickie, no bo jakoś tam związane albo z parafią, albo wprost samym księdzem Mikulskim, więc te dzieci jak nocują u tych rodzin, nie wiem, tam rozmawiają, widzą jak te rodziny żyją, to też ma jakiś aspekt przykładu, jakiś aspekt wychowawczy pewnie, tak? No tak, to można by to ująć nawet inaczej, na przykład, że przez sport do ludzi, prawda, w tym wypadku, ale być może właśnie do ludzi takich, przez których kolei już do Boga, no. Myślę, że też tak bardzo ważne jest to, że taka inicjatywa aktywizuje bardzo wiele osób, które po prostu w różnych aspektach tego turnieju pomagają w organizacji. Czyli właśnie jedni sędziują, a inni biorą te dzieci do siebie na noc i karmią tam i być może dają jakiś dobry przykład. Pokarm duchowy. Słucham. Pokarm duchowy. Tak, pokarm duchowy. Który często może nawet od takich świeckich osób może być może nawet ważniejszy niż od kapłanów. Oczywiście nie powinniśmy tak porównywać. Nie no, może to działać w drugą stronę. Ja kiedyś przyjmowałem dzieci z Białorusi i chłopczyk wszedł do naszego domu i powiedział, czy wy jesteście katolikami? Ja zapytałem się,
dlaczego? A on odpowiedział, bo u was nie ma wody święconej na wejściu. To mogło zawstydzić. Tak, tak. No co, to dziękuję bardzo i mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze na inne tematy związane z księdzem Mikulskim.